Witajcie bardzo gorąco. Moja pierwsza prośba jest taka, chodźcie bliżej sceny, nie wstydźcie się, naprawdę nie gryziemy, tutaj jest trochę osób, ale oni będą śpiewać, nie będą was gryźć. Zapraszamy, chodźcie tutaj blisko do nas, niech nas będzie jak najwięcej pod tą sceną. Pod tą sceną, podczas której dzisiaj absolwenci 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica. Dlaczego taki koncert? Dlaczego koncert Staszic dla Białej? Moi drodzy, rozpoczyna się dzisiaj, rozpoczynają się huczne obchody 25-lecia 4 Liceum Ogólnokształcącego, połączone właśnie z pierwszym zjazdem absolwentów. Kochani, na początek, kto jest absolwentem 4? Łapka do góry. Jest nas trochę. Michał, ręka w górę. Okej. Okay. Moi drodzy, kto jest obecnym uczniem 4? Łapka do góry. Kto jest nauczycielem 4? Łapka do góry. A kto tu przyszedł zobaczyć, jak fantastycznie Staszic się bawi, ręka do góry. No i tak, moi drodzy, i tak ma być. I to mi się podoba. I tak się rozkręcamy na początek, a będzie tylko dzisiaj lepiej i będzie ciekawiej. Bo jak wiadomo, moi drodzy, Staszic to przecież kuźnia bialskich talentów, szkoła młodych artystów i dzisiaj taka mała próbka tego, co przez 25 lat w 4 Elo się działo. Witamy bardzo gorąco przybyłych gości. Witamy naszych wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły, absolwentów, no i was, drodzy mieszkańcy miasta Biała Podlaska. Moi drodzy, tak, obrawa wskazane, jak najbardziej. Sarko Wojtiuk, gratulujemy uratowania sytuacji. Fantastyczne. Moi drodzy, tak jak mówiłem, dzisiaj usłyszymy piosenki w wykonaniu absolwentów i uczniów. Kilku uczniów także podczas dzisiejszego koncertu wystąpi. Honorowy patronat nad koncertem objął także absolwent 4 Liceum Ogólnokształcącego, prezydent Białej Podlaskiej, pan Dariusz Stefaniuk, dla którego również gorące brawa. Koncert poprowadził dla państwa Michał Trandał i Zuzanna Pikacz. Szanowni państwo, dzisiaj odbył się apel. W szkole dowiedziałem się, że nie mogę go prowadzić, bo potrzebny jest jakiś świeższy absolwent, więc tutaj dzisiaj sami nieświeżi absolwenci, oprócz Zuzi, która jest tegoroczną absolwentką. Moi drodzy, my już powoli rozpoczynamy. Tak, zgadza się.